tak, truskawki w czekoladzie. Co może być pyszniejszego? Roxy, moja czekolada jest o wiele lepsza. I jestem już blisko. Chyba żartujesz. Różowa czekolada rządzi. I tak łatwo się nie poddam, Nancy. No chyba tu pachnie jakimś fajnym challenge'em. No to co? Zaczynamy! Wow, ale czadowy tort! Chcę go spróbować. No co za pyszności! A teraz muszę go zanurzyć w czekoladowej fontannie. O nie! Tort jest ogromny, a fontanna taka mała. Mam pomysł! Potrzebuję zjeżdżalni. Z jej pomocą z łatwością przeleję czekoladę z czekoladowej fontanny prosto na tort. Tylko spójrzcie, jaka ona jest niesamowita. Z chęcią sama bym się nią przejechała. Och, jak apetycznie po niej spływa czekolada. To jest po prostu niewiarygodne. A teraz muszę troszkę pokręcić, żeby cały tort pokrył się czekoladą. A wiecie, co jeszcze nie zaszkodzi mojemu tortowi? Misie Haribo! To będzie super! No to co, misie? Jesteście gotowe, żeby przejechać się na zjeżdżalni? To będzie niezła zabawa! Och, mój tort wygląda po prostu niesamowicie pysznie! Chcę go jak najszybciej spróbować! Oderwę kawałek i zaczynam degustację! O, wow! Tort Nancy wyszedł super, ale ja też mam fajny pomysł! Po prostu nadzieję tort na czekoladową fontannę. Wow, ale cudownie różowa czekolada cieknie po torcie. To jest niesamowicie apetyczne i już nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Wezmę łyżkę i sprawdzę, jak smakuje ten cudowny tort. O tak, jednak różowa czekolada jest 100 razy pyszniejsza niż zwykła. Mylisz się, Roxy, ale najważniejsze, że nam obu smakuje. Ja pierwszy otworzę klosz. Chcę zobaczyć, co tam będzie. Mentosy. Nudy. Roxy, a ty co masz? Daj spokój, mentosy też są fajne. Ciekawe, co ja mam. Co? Czerwona papryczka. Oj, oj, oj. Przecież ona jest bardzo ostra. Cała moja buzia będzie mi płonąć. O, mamusiu, tak się boję. Może czekolada jakoś poprawi sytuację? No dobra. Ugryzę mały kawałek. O nie! To jest bardzo ostre! Nancy! Ja zieję ogniem! Okropność! Więcej tego nie chcę! A w tym czasie wymyśliłem fajny sposób, jak mogę zjeść wszystkie mentosy naraz. Nadzieję je na patyczek, a następnie zanurzę w czekoladowej fontannie. Wygląda fajnie i nie pobrudzę sobie rąk. No dobra, sprawdzę, jak smakuje. O rany, jakie to jest odświeżające! Fajnie! Chcę jeszcze! Ciekawe, jak mroźny będzie mój oddech, kiedy zjem wszystkie mentosy od razu. Ojej! Ale zrobiło się zimno! Ja zamarzam! Normalnie szok! Nancy zamroziła siebie i swoją fontannę! Trzymaj się, Nancy! Zaraz cię uratuję! Muszę tylko zjeść bardzo ostrą papryczkę! No dobra, lecimy z tym! Ojojoj, oj, to jest na maksa ostre! Mam nadzieję, że to pomoże, Nancy. Och, zrobiło mi się tak ciepło. Znowu czuję moje ręce. Roxy, dziękuję ci bardzo, uratowałaś mnie. Uff, było gorąco. Ale dałyśmy radę. No i co my tu mamy? Cebula? To straszne. Nancy, a ty co masz? Masz peka, koleżanko. Nie wiem, co mam, ale na pewno coś lepszego. Miałam rację, dostałam mini marshmallow. Cudownie pachną. Wpadłam na znakomity pomysł. Najpierw przesypię wszystkie pianki do filiżanki. Jakie one są miękkie. Nie mogę się powstrzymać, żeby nie spróbować. Ekstra. A teraz podstawiam filiżankę pod czekoladową fontannę. O tak, jak to apetycznie wygląda. Ale to jeszcze nie wszystko. Teraz muszę wstawić filiżankę do mikrofalówki. Otwieramy, wstawiamy i czekamy. No i kiedy mój smakołek będzie gotowy? Ojej, jak to długo trwa. Aj! Ja nie śpię, ja nie śpię. O, super! Mój napój jest gotowy. Sprawdźmy.
Wow, wygląda niesamowicie. Próbuję. Czemu ja mam takiego pecha? Będę musiała zjeść tę paskudną, śmierdzącą cebulę. Och, cała nadzieja w różowej czekoladzie. Nie chcę. To jest normalnie nie do zjedzenia. Fuj, ohyda. O nie, przepraszam, ale nie mogę dłużej wytrzymać. Ojejciu, czuję się, jakby mi w buzi za 100 cebul zgniło. Co to za okropny smród? O nie, duszę się. Mam nadzieję, że pianki w nosie mnie uratują. O, tak zadziałało. Mogę kontynuować delektowanie się moją gorącą czekoladą. Dojadłam tę paskudną cebulę. O nie, już czuję, że coś nadchodzi. Muszę to szybko popić czekoladą. O tak, tak jest o wiele lepiej. Ej, a co się stało z czekoladą? Czy ja już wszystko wypiłam? No dobra, to było pyszne. Podnieśmy klosze razem. No dobra. Wow, to pączki są takie piękne. Ja też mam pączki. Rewelacja. Już nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. I właśnie teraz to zrobię. Ale najpierw zanurzę pączka w czekoladzie. Wow, jak pięknie to wygląda. Ja też zanurzę mojego pączka w czekoladzie. Tylko z moją czekoladą będzie o wiele pyszniejszy. Już zanurzyłam wszystkie ponczusie w czekoladowej fontannie. Ja też! I teraz wyglądają bardzo uroczo. Ale mimo wszystko czegoś mi tu brakuje. Nabiorę troszkę różowej czekolady w strzykawkę. Ja nabrałam mojej i proponuję wymiankę. Zgadzam się! W ten sposób możemy fajnie ozdobić nasze pączki. Mamy tu też takie wybuchowe gadżety z kolorowymi cukierkami. No to odpalmy to! Dobra, to dawaj! Juhu! Ale zabawa! Super! Niesamowicie pięknie! Zgadzam się, to prawdziwe święto! Wow! Szybko spróbujmy naszych pączków! O tak, to jest niewiarygodnie pyszne! Och, zaraz ja spróbuję swojego ponczusia! To prawda, smak jest niepowtarzalny! Wiesz co, Roxy? Ta twoja różowa czekolada nie jest taka zła! Dziękujemy, że byliście z nami. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrybować naszego kanału. Możecie też udostępnić to wideo znajomym, żeby też fajnie spędzili czas. I oczywiście napiszcie w komentarzach, który kolor wolicie. Różowy czy czarny?